Witam serdecznie Państwa na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2020-2021. Niestety mamy dalej obostrzenia pandemiczne, więc musieliśmy dzisiaj podzielić na trzy tury zakończenie roku, ale mam nadzieję, że ta pierwsza tura będzie bardzo zadowolona, bo jak wiecie, później będzie coraz cieplej, coraz bardziej burzowo, także w takich warunkach, że tak powiem, chłodniejszych będziemy. Żeby tradycji stało się zadość, proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność, sztandar ośrodka wprowadzić. Do hymnu. Dziękuję bardzo. Proszę spocząć. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj skierować parę słów do Państwa, ponieważ no, ze względów tych pandemicznych dzisiaj świadectwa, nagrody, prezenty, dyplomy będą rozdawane w salach. Proszę Państwa, mieliśmy przed sobą drugi rok pandemii, właściwie od marca do marca, właściwie 18 marca dokładnie, nie było zajęć stacjonarnych, były zajęcia często hybrydowe albo w ogóle się nie odbywały. Myślę, proszę Państwa, że w przyszłym roku, szkolnym oczywiście, już ta pandemia do nas nie wróci, chociaż w telewizji lekarze inaczej to zapowiadają. Dlatego tu ja kieruję do wszystkich rodziców taką serdeczną prośbę. Jeśli macie możliwość, jeśli wasze dzieci mają możliwość, to się szczepcie. Na szczęście u nas w placówce już ponad 60% pracowników jest zaszczepionych. No mamy 90 parę procent ozdrowieńców, więc myślę, że to będzie taki dobry współczynnik do prowadzenia zajęć stałych, stacjonarnych. Że nie będzie kwarantanny, że dzieci będą mogły być w szkole, a nie w domach przy komputerach i przy laptopach. Proszę Państwa, był to też rok szczególny taki dla nas, bo zwiększyliśmy po raz pierwszy, właściwie po raz drugi w historii, o kolejny budynek, gdzie odbywały się w trzech klasach zajęcia. No w przyszłym roku, proszę Państwa, no z przyczyn, że z przedszkola aż wychodzi 9 przedszkolaków, no mamy o 2 klasy znowu więcej. Olbrzymia część dzieci no musi niestety zasilić budynek w Umianowicach. Tam będą w czasie wakacji olbrzymie remonty, które pozwolą na umieszczenie w tych klasach, właściwie no remonty klas, aby te dzieciaczki, które wychodzą część z przedszkola,
będą umieszczone w szkole w Umianowicach. Mam też, proszę Państwa, kilka dobrych wiadomości. Dzięki zarządowi fundacji od 1 września będziemy mieli jeszcze jeden autobus, jeszcze dwa busy, także proszę Państwa, ta flota nasza się zwiększy aż do 15 samochodów. Myślę, że komfort dowozu, czas dowozu zwiększy się przede wszystkim dla dzieci. Proszę Państwa, jak zwykle muszę to powiedzieć, nie mamy miejsca w internacie. Jedno bodajże czy dwa miejsca są w internacie. W Umianowicach bodajże dwa, w Pińczowie jedno. Także w przyszłym roku nie spodziewamy się zwiększenia tej liczby miejsc. Niestety, tak to trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, również od 1 września otwieramy warsztaty terapii zajęciowej. Także jest to tak bardzo radosna dla mnie wiadomość, bo następna grupa, która o 10 będzie kończyć, będzie, proszę Państwa, przedtem dzieciaki uciekały już do domów, rozdawaliśmy prezenty, i część olbrzymia tych dzieci po prostu nie mogła się odnaleźć. Standard, zarówno ten edukacyjny, wychowawczy, ale też ten społeczny, funkcjonowania osobistego, społecznego, proszę Państwa, jest troszeczkę u nas inny. Więc te dzieci miały olbrzymie trudności odnaleźć się gdzieś w innym środowisku, w innych warsztatach terapii, czy na innym powiecie nawet. Cieszy niewspółmiernie to, że w tej chwili aż 19 dawnych naszych abiturientów klas PU zasili te warsztaty, więc tylko 6 podopiecznych będzie spoza uczniów fundacji. Spodziewam się na przyszły rok, że za zgodą oczywiście pana starosty, zarządu starostwa, zwiększymy tą liczbę, bo są możliwości przede wszystkim lokalowe, zwiększymy tą liczbę o 10 więcej. Także jakby ktoś chciał, był zainteresowany, to bardzo zapraszamy serdecznie. W miesiącu lipcu i sierpniu będzie wyposażany budynek we wszystkie pomoce terapeutyczne, edukacyjne również, bo też nie przestaniemy uczyć naszych abiturientów. Proszę Państwa, ja życzę wszystkim, przede wszystkim bezpiecznych wakacji naszym dzieciaczkom. Staraliśmy się jak możemy, mieliśmy w tym roku niestety dwa małe wypadki z uczniami, ale to były takie niewielkie, nie zagrażające życiu, więc myślę, że przyszły rok będzie bezpieczniejszy. Ale do Was, kochani rodzice, musicie dbać o swoje pociechy. Ja wiem, że to nieraz jest trudno, bo to jest jednak 24/24 godziny. Trzeba patrzeć, dbać o to bezpieczeństwo. Niestety, jak to mówi stare polskie porzekadło, kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten musi pilnować. Także proszę Państwa, żebyście wrócili szczęśliwie 1 września do szkoły. Ja tu jeszcze dzisiaj tylko powiem dla paru rodziców, żeby tego nie spłycać, nie skracać. Pani Milena Ziębicka obejmie w przyszłym roku klasę 4, tak żebyście Państwo wiedzieli. Część tych klas 1-3 przejdzie oczywiście do klasy 4. W dalszym ciągu ci uczniowie, którzy ukończą 8 klasę, przechodzą do klasy PU. To jest będzie prowadziła pani Ewa Przeniosło i pani Katarzyna Gnieździńska. Proszę Państwa, jeszcze też, żebyście nie byli zaskoczeni, miałem to ogłosić dzisiaj na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę całego roku. Od przyszłego roku zmieni się trochę struktura zarządzania naszej fundacji. Mianowicie, proszę Państwa, powołam 2 dyrektorów do spraw dydaktycznych i 2 kierowników internatu. Także ta pionizacja zarządzania, proszę Państwa, troszeczkę się zmieni, ponieważ zwiększyła się niebotycznie liczba dzieci, do 160 prawie troje, więc może bym sobie nie dał rady, więc wolałbym tego nie zostawiać, żeby coś nie zawalić, więc
postanowiłem, że od 1 września będziemy mieli dwóch dyrektorów do spraw dydaktycznych. Pozostała ta część nie zostanie zmieniona, więc w dalszym ciągu panie pozostaną na stanowiskach pedagogów, psychologów. No chciałem państwu powiedzieć jeszcze takie radosne wiadomości, bo już dzisiaj podpisałem umowę. Będziemy mieli dwóch psychologów, jeszcze więcej. No szukamy w tej chwili logopedę. No nasze panie, tak nieskromnie powiem, w przedszkolu powiesiły znowu na gazetkach bociany. No i mamy 9 pań już na zwolnieniu z powodu macierzyńskiego, zwolnienia przyszłego macierzyńskiego. A jeszcze nie mogę tego upublicznić z nazwiska, ale jeszcze 2 panie są przy nadziei i też już 1 września nie wrócą do nas. Także bardzo bogaty i płodny robi się ten mózg. Tylko się, proszę państwa, cieszyć, a ja się jak zwykle muszę pocić. Ale mam nadzieję, że jak co roku sobie z tym poradzimy. Proszę państwa, jeszcze raz życzę bezpiecznych, spokojnych wakacji i do zobaczenia 1 września. Też o godzinie 8:30. Teraz proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Sztandar ośrodka wyprowadzić. Dziękuję. Jeszcze mam jeden komunikat. Wszyscy rodzice dzieci komunijnych, co byli u pierwszej komunii, dzisiaj otrzymają takie pendrive'y, tu dziękuję panu redaktorowi, u którego żeśmy zamówili. Proszę sobie w klasach jeszcze posprawdzać, zobaczyć. Tam macie wszystkie zdjęcia indywidualne, filmy rodzinne. Boże, zapomniałem najważniejszej rzeczy, musicie usiąść. Ale to ciepło. No zapraszam oczywiście zarząd Rady Rodziców. Przepraszam najmocniej, ale strasznie ciepło jest. Szanowni państwo, kończymy dziś kolejny rok szkolny. Rok jednak trudny, bo już może troszkę w mniejszym stopniu, ale jednak przebiegający pod znakiem tej pandemii. Dlatego w tym szczególnym czasie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom fundacji za waszą sumienność, za serdeczność, za ciepło i opiekę, jaką dajecie naszym dzieciakom. Dziękujemy wam za cierpliwość i wyrozumiałość, bo to są jednak bardzo potrzebne cechy do pracy z naszymi dziećmi. Ale też dziękujemy za to, że gdy my rodzice znajdziemy się w jakiejś trudnej dla nas sytuacji, to zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie i pomoc. A na nadchodzące wakacje życzymy państwu przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Dużo przepięknej, słonecznej pogody oraz udanych wakacyjnych wyjazdów. Dziękujemy i do zobaczenia we wrześniu. Teraz to już naprawdę koniec tego. Dziękuję za uwagę.